Popatrzmy zatem na zasady twojego wyzwania. Oto jak będzie wyglądało wyzwanie Tomasza. W studio będzie 30 różnych piw w butelkach. Tomasz usiądzie tyłem i będzie miał zasłonięte oczy. Barman otworzy losowo wybrane 3 butelki i przeleje piwo do szklanych naczyń. Tomasz tylko za pomocą smaku, bez udziału wzroku, będzie musiał wskazać aromat, barwę i zawartość alkoholu, kraj pochodzenia i styl degustowanego piwa. Zadanie zostanie zaliczone, jeśli Tomasz opisze prawidłowo styl i cechy wybranych losowo 3 piw. Tomku, ja z niedowierzaniem patrzę na ciebie i tak kręcę głową, bo ile mamy barw piwa? No przekrój barw piwa jest powiedzmy od białej, chociaż to nie jest taka bardzo biała, ale jest to takie bardzo jasne, zmętnione piwo. Następnie przez złotą, bursztynową, miedzianą, czerwoną, brązową, aż do smoliście czarnej, takiej nieprzejrzystej zupełnie. Aromaty, no aromaty są różne, tak? Od kawy, jabłka, ale słyszałem, że też asfalt? Asfalt, spalone kable, tak, końska derka, stajnia. Bardzo proszę, abyś założył opaskę. My dla ciebie już za chwilę wybierzemy 3 piwa. Drodzy Państwo, u nas w studiu znajdują się piwa absolutnie z całego świata. Patrzę na nasze kanapy. Mariusz, tak, Mariusz się tutaj uśmiecha. Zapraszam, Mariusz, w takim razie wybierzesz piwa do wyzwania Tomasza. To. No to może nie, to może zobaczymy takie małe. Mamy pierwszy wybór Mariusza. Ciekawe, czy jest jakieś czerwone. Na pewno. Przypominam, piwa z całego świata. Różne style, różne barwy, różne aromaty i różna zawartość alkoholu. O. Dziękujemy serdecznie, Mariusz Puzianowski. Zapraszam barmana. Rozpoczynamy od pierwszego wyboru Mariusza Puzianowskiego. Pierwsze niemieckie, drugie jakieś węgierskie, chyba jakieś Gris, coś takiego i rosyjskie jakieś. Jakieś takie aż czarne całe. 3 piwa gotowe. Tomku, przypomnę ci tylko, co będziesz musiał odgadnąć. To będzie aromat, zawartość alkoholu, barwa, kraj pochodzenia i styl. Możemy zaczynać? Tak. Pierwsze piwo. Wyczuwam aromaty pochodzące najprawdopodobniej od belgijskiego szczepu drożdży. Prawdopodobnie jest to piwo pszeniczne. Zacznijmy w takim razie, Tomku, od aromatu. Aromat owocowy, nieco cytrusowy, od skórki pomarańczowej, trochę kolendrowy, przyprawowy. Jaka jest zawartość alkoholu? Zawartość alkoholu jest raczej niska, będzie to gdzieś 4-5%. 5%. Barwa? To piwo jest nazywane piwem białym, ale barwa myślę, że jest złota, prawdopodobnie zmętniona. Kraj pochodzenia? Belgia. I jaki to styl? Witbier. Brawo, Tomek! Idziemy dalej? Tak. Czas na drugie piwo.
tutaj z kolorem może mieć zagwozdkę. No jest to piwo dzikie, czyli powstające z udziałem dzikich drożdży. Znaczy nie dodaje się do tego stylu piwa drożdży intencjonalnie, tak jak we wszystkich normalnych piwach, tylko drożdże są jakby wyłapywane z powietrza. Miejscem, w którym się wyłapuje te drożdże, jest dolina rzeki Zeny, przepływającej przez Brukselę. Dodatkowo to piwo powstaje z właśnie tego piwa dzikiego, czyli lambika, ale z dodatkiem owoców. W tym wypadku są to wiśnie. Mogę odpowiadać. Okej, Tomek. Zaczynamy od aromatu. Aromat jest, jak w piwach dzikich, jest to końska derka, stajnia, trochę takie owoce, a z kolei wiśnia wnosi aromaty wiśniowe. Jak to połączyć? Końska derka z wiśnią. Idziemy dalej. Zawartość alkoholu? Zawartość alkoholu... Myślę, że około 6%. Barwa? No to piwo jest zapewne czerwone, może trochę różowe, ale raczej czerwone. Czerwone, rubinowe. Taki kolor troszkę wina. Kraj pochodzenia? Belgia. I na koniec, jaki to styl? To jest Kriek, czyli po flamandzku wiśnia. Tak, oczywiście! Znowu jesteś bezbłędny! Zostało jedno piwo. Gotowy? Tak. Bardzo proszę. Chyba mocne. Mariusz wybierał. Piwo mocne, rozgrzewające w przełyk. Wyraźne nuty kawowe, czekoladowe. Jedna wątpliwość, jaką mam, to czy piwo było jeszcze leżakowane w beczce po jakimś trunku, czy nie. Znając Rosjan, to szybko rozlali. Leżakowanie wnosi takie charakterystyczne nuty wanilii, pochodzące z dębiny. Natomiast wydaje mi się, że wyczuwam, ale nie jestem 100% pewien. No, daś mu zrobił. Nie jestem na 100% pewny, ale jestem więcej niż w połowie pewny. W takim razie, jaki aromat? Tak jak powiedziałem, czekoladowy, kawowy. Zawartość alkoholu? Bardzo wysoka, myślę, że około 10%, a może nawet ponad 10%. Barwa? Smoliście czarne, nieprzejrzyste. Kraj pochodzenia? To piwo wywodzi się z... Wielkiej Brytanii, a teraz jest ważone w wielu różnych krajach, między innymi w Polsce. Jaki to jest zatem styl? Jest to Russian Imperial Stout. I tak, i to jest prawidłowa odpowiedź! Nie wierzą ani publiczność, ani nasi jurorzy. Czy no to jest takie zadanie, panie Tomku, gdzie potrzebne jest zetknięcie się dwóch rzeczy, czyli wrażliwego smaku i olbrzymiej po prostu wiedzy, którą się zdobywa latami. To jest niesamowite, że ludzki mózg może rozpoznać też tak złożone
rzeczy, jak właśnie połączenie tego aromatu, smaku, zawartości procentowej alkoholu, dokładnie, to jest fantastyczne. Ale jak się uzyskuje taki smak spalonej derki, bo ja nie jestem Spalonej derki nie, spoconej derki. To są dwie różne rzeczy. Ten spocony koń i ta stajnia, to są aromaty produkowane przez drożdże gatunku chyba, Brettanomyces bruxellensis. I one w każdym innym piwie na świecie będą traktowane jako coś, co zepsuło piwo. Natomiast jeżeli chodzi o spalone kable, asfalt i bandaże, to z kolei te nuty wnosi do piwa słód suszony w dymie, który powstaje ze spalania torfu.